Bardzo prawdopodobne, że od czasu do czasu, albo nawet całkiem często, masz wrażenie, że robisz coś, na czym wcale się nie znasz, albo w czym nie jesteś dobry lub dobra. No albo, że inni przeceniają twoje kompetencje, ewentualnie, że po prostu nie zasługujesz na swoje osiągnięcia i sukcesy. I choć mało kto się do tego przyznaje, to mnóstwo ludzi tak ma. Nawet ci najwięksi, najbardziej znani i również najbardziej cenieni. Psychologia nazywa to syndromem oszusta i dzisiaj opowiem, na czym to polega, no i jak sobie z tym radzić, żeby to odczucie nie podcinało ci skrzydeł. Zapraszam. Cześć, dzień dobry. Ja mam na imię Krzysiek, a to jest podcast Jak Lepiej Żyć, w którym dzielę się osobiście sprawdzonymi patentami i metodami na ulepszanie życia. I choć w wielu, no co najmniej kilku wcześniejszych odcinkach podcastu sygnalizowałem ten temat, to myślę, że nadszedł czas, aby poświęcić mu osobny odcinek. Zatem dzisiaj o czymś, co dotyka zaskakująco wiele osób, o syndromie oszusta. To niezbyt miłe uczucie, które często pojawia się u osób, które no w jakimś sensie lub w jakiejś dziedzinie odniosły sukces. Często dotyczy to sfery zawodowej, ale wcale nie musi. Co ciekawe, nawet u najbardziej utalentowanych i kompetentnych osób ten efekt również się pojawia i to często bardzo silny. Wiele takich znanych i cenionych osób publicznie przyznało, że zmagało się z syndromem oszusta, pomimo właściwie ogromnych sukcesów w swoich dziedzinach. I to pokazuje, że ten psychologiczny problem dotyczy zarówno przeciętnych ludzi, jak my, jak i tych, których świat uważa za wybitnych. I nawet w głowach takich ludzi jak Michelle Obama, Tom Hanks, Emma Watson, Natalie Portman czy Judy Foster i pewnie wielu, wielu innych ciągle krąży myśl, że nie zasługują na swoje osiągnięcia, no i że wkrótce ktoś odkryje, że przecież są niekompetentni. Ja też tak mam, ilekroć siadam tutaj przed wami i chcę o czymś ważnym opowiedzieć. A gdzieś tam w głowie pojawia się wtedy ten chochlik, który mówi: a co ty tam wiesz, nie masz kompetencji, nie masz certyfikatów, nie masz takiego doświadczenia i wiedzy jak na przykład inni z tej branży i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście nauczyłem się już nie dawać temu uwagi, grzecznie podziękować za rady, no i skupić się na tym, co mam do powiedzenia. I dzięki temu okazuje się, że jednak to, co tutaj mówię, albo co robimy z Gosią na różnych warsztatach czy szkoleniach, wielu ludziom pomaga i umożliwia zmianę życia na lepsze. No dobrze, to czym dokładnie jest syndrom oszusta i dlaczego w wielu przypadkach ma tak destrukcyjny wpływ na nasze życie? Sporo już wiemy dzięki wielu, wielu badaniom psychologicznym, więc zaraz opiszę, jakie mechanizmy za tym stoją, no i jak ten syndrom wpływa na nasze relacje, i to zawodowe, i osobiste, no i na poczucie własnej wartości. A na koniec, jak zwykle, opowiem o co najmniej kilku sposobach, dzięki którym możemy sobie z tym paskudztwem radzić. Syndrom oszusta, to tak z definicji, jest zjawisko psychologiczne, w którym jednostka nie potrafi wewnętrznie zaakceptować swoich osiągnięć, co prowadzi do ciągłego poczucia nieadekwatności. Osoby dotknięte tym syndromem wierzą, że ich sukcesy są dziełem przypadku, jakiegoś łutu szczęścia, albo zwyczajnie fałszywego ich postrzegania przez innych ludzi. Bardzo często najpierw pojawia się przekonanie, że nie jestem wystarczająco kompetentny, a potem dołącza jeszcze do tego strach, że inni na pewno wkrótce odkryją ten fakt, no i się wszystko rypnie. Ale trzeba pamiętać, że nie mówię tutaj o prawdziwych oszustach, którzy na przykład obejmują jakieś ważne stanowisko po znajomości, pomimo braku kompetencji, no bo takim to zdecydowanie tego typu wyrzut sumienia się należy. Podobnie zresztą jak tym, którzy im to załatwiają. Syndrom oszusta, o którym tutaj dzisiaj mowa, dotyczy wyłącznie osób, które faktycznie posiadają odpowiednie kompetencje, ale sami je w bezzasadny sposób negują, zaprzeczają. I co ciekawe, ludzkość ma świadomość tego zjawiska dopiero od lat 70., kiedy to dwie psycholożki, były takie dwie psycholożki, które zauważyły, że wiele utalentowanych kobiet, pomimo oczywistych sukcesów, odczuwało właśnie tą nieadekwatność
i poczucie oszukiwania innych. I od tamtego czasu syndrom oszusta stał się przedmiotem wielu, wielu badań. Na psychologowie stwierdzili, że dotyka on dosyć powszechnie zarówno mężczyzn, jak i kobiet w różnych, bardzo różnych zawodach i środowiskach. Są jednak pewne rodzaje zawodów i tych środowisk, które są szczególnie narażone na ten syndrom oszusta, więc warto pokrótce je wspomnieć, no bo może akurat należysz do tej grupy. Wtedy wiesz, że masz wyższe ryzyko. I choć pewnie trudno będzie ci w to uwierzyć, to najczęściej dotykanym przez syndrom oszusta środowiskiem są naukowcy, czyli środowisko akademickie. Dokładnie tak, ci wspaniali naukowcy, profesorowie, doktorzy, których przecież społeczeństwo na ogół uważa za najbardziej kompetentnych, no bo kto jak nie naukowiec, wszyscy ci ludzie najczęściej padają ofiarą właśnie syndromu oszusta. I jednocześnie rzadko kiedy się do tego publicznie przyznają, coś mi tu lata, jakiś stworek mały, co ciekawe, dosyć często w ogóle maskują tą niepewność i niską samoocenę pewnego rodzaju taką, jakby to nazwać, arogancją i butą, co niestety czasami negatywnie wpływa na cały świat nauki, no i na rzetelność badań po prostu. Jednym z takich bardziej znanych naukowców, który przyznał się do syndromu oszusta, jest belgijski fizyk teoretyczny François Englert, laureat Nagrody Nobla z fizyki chyba z 2013 roku. Odkrył, jeśli dobrze pamiętam, bozon Higgsa czy coś takiego. Nie wiem nawet, co to jest. Najmniejsza cząstka, zdaje się. I ten człowiek, pomimo tego, że zdobył najbardziej chyba prestiżową nagrodę naukową na świecie, przyznał się, że przez wiele lat zmagał się właśnie z takim poczuciem, że te jego osiągnięcia były wynikiem szczęścia, a nie jego własnych umiejętności i ciężkiej pracy. Zresztą inny noblista, już niestety nieżyjący i też fizyk, czyli Richard Feynman, też zawsze umniejszał swoje zasługi. Razem z Gosią z wielką fascynacją przeczytaliśmy dwie książki z jego wspomnieniami i tam właśnie bardzo wiele razy to podkreślał, albo tak opowiadał w taki sposób, żeby umniejszyć swoje zasługi, że to normalne przecież, że wszyscy tak potrafią. Zresztą bardzo polecam te książki, bo nawet jeśli nie znacie się na fizyce, to te dwie autobiografie Feynmana i tak was wciągną, ubawią, no i zostawią z wieloma ciekawymi refleksjami. Drugie środowisko to świat biznesu i wielkich korporacji, gdzie, jak wiemy, często główny nacisk kładzie się na efektywność, na osiąganie celów, jest taki wyścig szczurów i to sprawia, że pracownicy tego segmentu bardzo często czują się jakby nie spełniali oczekiwań, nie dorastali do nich. A z kolei menadżerowie na przykład mogą mieć wrażenie, że nie są po prostu wystarczająco kompetentni, żeby tymi ludźmi zarządzać. Często jest też tak, że ludzie po awansie mają wrażenie, że ten awans im się wcale nie należał i że wkrótce, zostaną zdemaskowani na przykład. I tutaj też mam znany przykład, jakim jest Howard Schultz, czyli były prezes ogromnej sieci, którą na pewno znacie, Starbucks. I Howard wielokrotnie publicznie opowiadał, jak wielkim wyzwaniem były dla niego zmagania z syndromem oszusta. Widziałem z nim jeden wywiad i on tam mówił, że pomimo stworzenia właściwie globalnej sieci kawiarni, przez bardzo długi czas w ogóle nie wierzył, że zasługuje na sukces. I coś wtedy powiedział takiego, że wciąż czuje się jak chłopak z Brooklynu, który w ogóle nie ma prawa być tam, gdzie jest. No a gdzie jest? No przecież to jest najbogatszy, czy jeden z najbogatszych i najbardziej wpływowych przedsiębiorców na świecie właściwie, który w dodatku sam doszedł do tego ogromnego sukcesu, a zaczynał jako zwykły szeregowy pracownik. Kolejna branża, która jest narażona i po której pewnie mało kto by się spodziewał syndromu oszusta, to jest tak zwana branża kreatywna, czyli muzycy, artyści, pisarze, projektanci, graficy, wszyscy zajmujący się taką szeroko pojętą sztuką. I choć tutaj faktycznie wspomagać ten syndrom oszusta może na przykład fakt, że w sztuce właściwie mało jest takich obiektywnych przesłanek czy kryteriów i tutaj to gust ma największy wpływ, to właściwie to powoduje, że każdy projekt, piosenka, obraz czy co tam książka na przykład
mogą zawsze wywoływać pytania i dyskusje o ich prawdziwą wartość, o ich prawdziwy talent. Więc tu faktycznie, jak się tak zastanowić, no to jest większe pole do popisu syndromowi dla syndromu oszusta. I tutaj jako przykład przychodzi mi na przykład do głowy John Steinbeck, również noblista i autor no choćby tak znanego dzieła jak Myszy i ludzie. I mimo, że gość osiągnął naprawdę niezwykły sukces literacki, to pisał w swoim dzienniku, że nie zasługuje na swoje osiągnięcia i że przecież jego książki są zwyczajnie przeceniane. Zresztą, no jak już jesteśmy przy branży artystycznej, tak, no to wspominałem Toma Hanksa czy Judy Foster i wielu, wielu innych znanych i docenianych aktorów mają wszyscy to samo. I takich branż czy środowisk jest naprawdę cała masa, ale nie chcę przynudzać, więc wymienię jeszcze tylko dwa takie duże, a mianowicie medyków i ludzi związanych tak ogólnie z nowymi technologiami. Ci drudzy, podobnie zresztą jak ludzie z branży IT, bardzo często czują się przytłoczeni coraz szybszym tempem zmian, no i pojawia się u nich strach, że po prostu nie nadążą. Zresztą łatwo wyobrazić sobie takiego programistę, który zdobywa pracę w jakiejś korporacji prestiżowej, no ale czuje, że jego umiejętności nie dorównują kolegom, tak? I mimo, że ma jakieś solidne doświadczenie i lata pracy za sobą, to ciągle ma wrażenie, że nie jest tak kompetentny jak inni. I chyba jeszcze gorzej mają lekarze i pielęgniarki, którzy pomimo przecież wielu lat edukacji, doświadczenia, też mogą czuć się, no jakby byli niewystarczająco kompetentni, żeby podejmować tak ważne decyzje, które dotyczą zdrowia pacjentów. I wtedy też często właśnie wśród lekarzy, podobnie jak wśród naukowców, pojawia się taka arogancja, która maskuje niepewność, ewentualnie pójście w totalną znieczulicę, która pomaga nieco obniżyć wagę odpowiedzialności, ale która tak naprawdę nikomu nie służy i właściwie obie te formy maskowania więcej szkodzą niż pomagają. No dobra, to tak ogólnie, żeby nakreślić, jak to wygląda, jak to działa, gdzie to działa, a teraz pora, żeby zapytać, jakie są przyczyny syndromu oszusta, czyli no skąd się w ogóle to bierze, mimo że nie ma właściwie podstaw jakichś faktycznych. I tych czynników, które wpływają na pojawianie się syndromu oszusta, jest całkiem sporo, ale najważniejsze, moim zdaniem, są cztery z nich i o nich właśnie opowiem. A tę listę otwiera perfekcjonizm, który wielu z nas ma wprogramowany od dziecka, czy to przez rodziców, czy to przez szkoły. Badania naukowe, które były wykonywane na ten temat, pokazują wyraźnie, że ludzie, którzy mają tendencję do bycia takimi perfekcjonistami, bardzo często wymagają od siebie znacznie więcej niż od innych. I to sprawia, że każdy drobny błąd może być wtedy postrzegany przez nich jako właśnie dowód na niekompetencje. I zamiast uczyć się na błędach, pozwalać rosnąć dzięki nim, no to oni się sabotują i indukują strach przed kolejnymi błędami. Drugim takim czynnikiem jest porównywanie się z innymi. I ten czynnik, ze względu na erę mediów społecznościowych, chyba nawet już powinien być na pierwszym miejscu. Bo niestety wszystkie społecznościówki bardzo promują i też ułatwiają takie niezdrowe porównywanie się z innymi. Generalnie media prowokują do produkowania fikcyjnych sukcesów, czyli jakby prowadzenia podwójnego życia, gdzie to życie na pokaz na Facebooku, czy TikToku, czy wielu innych, no nijak ma się do tego prawdziwego. A nieświadomi tego ludzie, widząc te fikcyjne sukcesy innych, mają coraz mocniejsze wrażenie, że przecież nigdy nie będą w stanie osiągnąć takiego samego poziomu. Trzeci czynnik to niskie poczucie własnej wartości. I o tym już robiłem osobny odcinek, więc znajdźcie sobie i wykorzystajcie zawarte w nim patenty, żeby podnosić swoją samoocenę i wykluczać ten czynnik. Bo osoby z niskim poczuciem własnej wartości są znacznie bardziej podatne na syndrom oszusta. A ostatnim, też ważnym aspektem, są wysokie oczekiwania społeczne, które w wielu kulturach, ale również tutaj w naszym zachodnim świecie, wyznaczają zbyt wyśrubowane standardy i co gorsza traktują każde potknięcie jak porażkę, co jest jakąś kompletną bzdurą, no bo nie ma lepszego sposobu na naukę niż właśnie poprzez błędy i potknięcia, co zresztą wiele razy tutaj na kanale podkreślałem. Więc jeśli
ty też jeszcze boisz się popełniać błędy, no i czujesz strach przed porażkami, to koniecznie zacznij nad tym pracować, no bo to jest droga donikąd. No, to dobrze. Mamy już wiedzę teoretyczną, mamy trochę przykładów, więc na koniec praktyczne porady. Jak sobie poradzić z tym syndromem oszusta? Bo to wcale nie jest coś, czego nie można pokonać. Choć to może niefortunne słowo, bo wcale nie chodzi o to, żeby z nim walczyć. Istnieje wiele różnych metod czy strategii, które mogą pomóc radzić sobie z tym uczuciem, pomogą zaakceptować je i jednocześnie zbudować większą pewność siebie. I kilka takich narzędzi znajdziesz właśnie w tym odcinku na temat zdrowej samooceny, o którym już mówiłem. Ważne jednak, żeby pamiętać, że podstawą jakby tych wszystkich metod i sposobów jest zawsze zrozumienie mechanizmów rządzącym syndromem oszusta albo każdego innego problemu psychologicznego, czyli można powiedzieć, że takie dogłębne samopoznanie. Po prostu trzeba się nauczyć wglądu w samego siebie, obserwowania własnych myśli, emocji oraz reakcji, ale też bycia ze sobą szczerym, bo my często nieświadomie sami siebie po prostu oszukujemy. I dopiero jak to wszystko zrobisz, to można zacząć pracę z różnymi metodami. A pierwszą, którą ci dzisiaj podrzucę, jest dziennik sukcesów. Osoby z syndromem oszusta mają tendencję do pomniejszania swoich osiągnięć, przypisując sukces tam przypadkowi, szczęściu i właściwie wszystkiemu, tylko nie własnym umiejętnościom. I dlatego, żeby to zmienić, ważne jest nauczenie się rozpoznawania i doceniania swoich sukcesów. No i właśnie taki dziennik sukcesów bardzo w tym pomoże, a to jest nic innego niż dowolny zeszyt albo notatnik, w którym regularnie zapisuj swoje osiągnięcia. I jak to zwykle u nas, zalecamy, żeby to robić ręcznie, a nie w komputerze czy gdzieś na tablecie. I najlepiej piórem wiecznym, bo tym się po prostu wygodniej pisze. I chodzi o to, żeby zapisywać wszystkie, zarówno te duże, jak i te małe osiągnięcia, sukcesy. To może być skończenie jakiegoś trudnego projektu, to może być rozwiązanie jakiegoś problemu w pracy, jakiegoś problemu w domu, jakiejś czynności, którą odkładaliśmy od dawna, czy nawet może być, nie wiem, czyjaś pozytywna opinia na twój temat. Generalnie każdy najmniejszy sukces powinien się w tym dzienniku znaleźć, no bo każdy krok do przodu się liczy. I taki dziennik pozwala nie tylko obiektywnie spojrzeć na swoje postępy i przypomnieć sobie, że sukcesy wynikają z twoich działań, a nie z przypadku, ale też nauczy cię skupiania się na pozytywach, no i zauważania takich właśnie drobnych sukcesów, bo to jest bardzo cenna umiejętność, zazwyczaj my w ogóle ich nie zauważamy i nie bierzemy pod uwagę. No i jeszcze w pakiecie do tego dzienniczka sukcesów, pamiętaj, żeby świętować swoje sukcesy. Dawać sobie, inaczej mówiąc, takie małe nagrody, tak? Nic wielkiego, bo to właśnie taka mała celebracja swoich osiągnięć, nawet w bardzo drobny sposób, wzmacnia pozytywne odczucia, no i finalnie buduje poczucie własnej wartości, takie zdrowe. I to tą nagrodą, tą celebracją, to może być dosłownie chwila relaksu, jakiś wypad na spotkanie z przyjaciółmi, nie wiem, jakaś ulubiona przekąska, byleby nie jakaś chemiczna, czy super słodka i trująca. Czy nawet po prostu uznanie w rozmowie ze sobą, tak? Poklepanie się po ramieniu, powiedzenie dobra robota, stary, stara, super to zrobiłeś, wykonałaś kawał dobrej roboty. To naprawdę wystarczy. Druga metoda. Aha, nie powiedziałem jeszcze, że najlepiej stosować je wszystkie łącznie, a nie tylko jedną z nich. Więc ta druga metoda to zmiana sposobu myślenia i przekonań na swój temat. Dlatego, że często za syndromem oszusta, ale też w wielu innych szkodliwych działań, stoją po prostu negatywne przekonania na temat siebie i swojej wartości. I dlatego warto nauczyć się, jak stopniowo zastępować sobie te myśli niefajne takimi bardziej konstruktywnymi, pozytywnymi. Wspominałem już, że jest na ten temat osobny odcinek podcastu, więc też nie będę się nad tym tu rozwodził. W skrócie tylko powiem, jak to można zrobić, tak? Pierwszym krokiem jest przede wszystkim zaakceptowanie, że te negatywne myśli to jest naturalna część twojego życia i jego doświadczania. Nie walczymy z nimi, nie wypychamy jej, ich nie tłumimy. Trzeba sobie uświadomić, że
że te wszystkie myśli z niską samooceną, z samokrytyką bardzo często nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Czyli mówiąc wprost, po prostu nie są prawdziwe i fakty mówią coś zupełnie innego. I mając taką świadomość, zamiast walczyć z tymi myślami i wywoływanymi przez nie emocjami, po prostu uznaj je jako przejściowe odczucia, które nie mają podstaw w faktach. A potem, jak już to zrobisz, to pora na drugi krok, czyli zmianę swojej wewnętrznej narracji. Czyli kiedy pojawiają się takie negatywne myśli, na przykład nie jestem wystarczająco dobry, czy nie nadaję się do tego, czy nie wiem, no, nigdy się czegoś tam nie nauczę, czy nie dam rady czegoś zrobić, to zauważaj je i świadomie przekształcaj w bardziej obiektywne i pozytywne. I dodając jeszcze możesz do tego jakąś argumentację faktami, tak? Czyli na przykład jestem wystarczająco dobry, ponieważ osiągnąłem to i tamto dzięki swojej ciężkiej pracy. Albo nadaję się do tego, co robię, ponieważ, no nie wiem, ktoś tam mnie pochwalił, albo są jakieś efekty tej mojej pracy. No tutaj musisz sobie wstawić swoje własne szczegóły i fakty. Ale jak zaczniesz to trenować codziennie i tak z zaangażowaniem, to dosyć szybko zauważysz, że taka prosta zmiana wewnętrznej narracji zacznie budować w tobie nowe, bardziej wspierające przekonania o sobie. No a do tego możesz oczywiście dołączyć afirmację, czyli powtarzaj sobie często, wiele, wiele razy dziennie, po prostu pozytywne stwierdzenia, które wzmacniają twoją pewność siebie. Coś w rodzaju, nie wiem, no jestem zajebisty i mogę więcej niż mi się wydaje. Zasługuję na sukces, bo coś tam. Mam odpowiednie umiejętności, żeby coś tam osiągnąć. Jestem mądry, jestem zdolny, potrafię kontrolować swoje myśli, swoje emocje i tego typu rzeczy. No w zależności co potrzebujesz, to takie sobie afirmacje powymyślaj i powtarzaj je sobie do lustra, do siebie, na głos, pozapisuj sobie na karteczkach, tak żeby to było wszędzie w twoim otoczeniu, i zawodowym, i prywatnym. Ja wiem, że to może wydawać się jakieś takie sztuczne na początku i jakieś takie no, nienaturalne, ale gwarantuję, że jeśli będziesz to robić regularnie i z pełnym zaangażowaniem, to synergia tych kilku działań naprawdę szybko przyniesie zauważalne efekty. I kolejna sprawa. Koniecznie przestań się porównywać z innymi, bo to nie tylko szkodzi w kontekście syndromu oszusta, ale również na wielu, wielu innych płaszczyznach psychologicznych, a finalnie nawet fizycznych. Każdy z nas jest wyjątkową jednostką, której no, nie da się porównać do nikogo innego. I ma to sens, takie porównywanie się, właściwie wyłącznie wtedy, kiedy chcesz czerpać z kogoś inspirację albo modelować jego działania, jego zachowania, no bo przeszedł już drogę podobną do tej, w jaką ty się chcesz wybrać. Oscar Wilde dawno temu powiedział: bądź sobą, bo wszyscy inni są już zajęci. I naprawdę warto się tego trzymać. Zamiast porównywać się z innymi, kopiować czyjeś styl bycia, zachowania, to nie, to owszem, czym innym jest modelowanie, a czym innym jest kopiowanie. Twoje życie jest wyłącznie twoje, a ponieważ czas każdego z nas jest ograniczony, to nie warto go marnować na próby porównywania się do innych, czy wręcz właśnie usiłowania życia ich życiem, bo tak się nie da. I wszelkie takie próby prędzej czy później kończą się dramatami, jakimś rozczarowaniem, czy frustracją, czy po prostu fałszem wewnętrznym, bo nie jesteś sobą, nie robisz tego, co ty, prawdziwy ty, czy prawdziwa ty, byście chcieli. A zwłaszcza teraz w świecie mediów społecznościowych porównywanie się do innych ludzi no i jest po prostu czymś w rodzaju potężnego wzmacniacza tego odczucia syndromu oszusta. Choćby dlatego, że wewnętrzny że zewnętrzny sukces innych Wydaje się, że tak bez wysiłku został osiągnięty, prawda? Tylko no właśnie, tak się wydaje, i to jest bardzo dobre słowo, wydaje się, bo widzisz tylko efekty końcowe, ale nie widzisz całego ogromu pracy, jaka stoi za każdym takim sukcesem. Albo nie widzisz, że to wszystko jest upozorowane.
i tak naprawdę nie ma tam tego sukcesu, przynajmniej takiego, jaki widać. I takie właśnie niepełne dane bardzo szybko prowadzą do przekonania, że, no, że my sami nigdy nie dorównamy takim standardom, jaki widzimy gdzieś tam w mediach. Zresztą zobacz, gdybym ja czy Gosia, gdybyśmy się porównywali do Joe Dispenzy, do Eckharta Tolle, czy dowolnego innego takiego światowej sławy nauczyciela, mentora czy trenera rozwojowego, no to my nigdy byśmy nie założyli tego kanału, no bo jak i po co? Przecież oni są znani na całym świecie, mają miliony widzów, mają super, nie wiem, miliony wyświetleń, jakieś oszałamiające sukcesy, no i też wiedzę znacznie przekraczającą naszą. No i co? I nie warto byłoby startować, ale nie daliśmy się ograniczyć takimi przekonaniami czy myślami. No i zobacz, po mniej więcej 2 latach regularnej i konsekwentnej pracy uzbieraliśmy już nieco ponad 41 tysięcy takich regularnych subskrybentów. Średnio co miesiąc około 100 tysięcy ludzi ogląda te nasze podcasty i live'y i mnóstwo z nich pisze do nas, że dzięki temu zmieniają swoje życia na lepsze. Czyli warto było. A jeśli jeszcze do tego dodam, że ja jakieś 3 lata temu wciąż jeszcze miałem paniczną fobię przed wystąpieniami publicznymi, która mnie dosłownie paraliżowała przez całe właściwie życie, to zobacz, co można osiągnąć pracą nad swoimi ograniczeniami. Siedzę teraz tutaj, gadam bez żadnego problemu, wychodzę na algorytmach sukcesu na scenę i też nie mam z tym problemu, a kiedyś to było w ogóle nie do pomyślenia. A przecież ani ja, ani Gosia nie jesteśmy jakimiś wyjątkami, tylko dokładnie takimi samymi ludźmi jak ty, z dokładnie takimi samymi możliwościami i kiedyś z dokładnie takimi samymi problemami. No dobra, ale odbiegłem trochę od tematu. Więc wracając do zrywania z nałogiem, tym nałogiem porównywania się z innymi, zacznij sobie od zmiany, nazwijmy to ładnie, wektora tych porównań. Czyli zacznij porównywać nie siebie z innymi, tylko siebie ze sobą samym z przeszłości. Jest takie jedno bardzo dobre pytanie, które brzmi, czy jestem teraz lepszy lub lepsza niż byłam rok temu. Zadaj je sobie i bardzo szczerze odpowiedz. I najlepiej z jak największą ilością szczegółów. I ta prosta metoda pomoże ci się skoncentrować na własnym rozwoju, a nie na osiągnięciach innych, bo to nie ma znaczenia. Twoje życie to twoje osiągnięcia. I drugi krok w tym zakresie to uświadomienie sobie zjawiska perspektywy, czyli prostego faktu, że to, co widzisz na zewnątrz, czy to sukcesy współpracowników, przyjaciół czy celebrytów, jest tylko małą częścią ich całego życia. Często zresztą w dużej mierze fikcyjną, robioną na pokaz, tak? Mało kto pokazuje w internecie albo telewizji, ale też w życiu prywatnym swoje porażki, swoje trudności, swoje momenty zwątpienia. Każdy zazwyczaj robi dobrą minę do złej gry, tak? Dzięki czemu najczęściej widzisz tylko bardzo mały wycinek całości. I co więcej, zdaj sobie sprawę z prostego faktu, że sukces innych wcale nie umniejsza twoich osiągnięć. Za to jeśli odpowiednio się nastawisz, to może cię motywować zamiast podcinać skrzydła. Na tym warto się skupiać. Kolejna skuteczna metoda, o której nieustannie trąbimy na tym kanale, to o dziwo nie medytacja, ale coś powiązanego, czyli zwracanie uwagi na swoje emocje oraz praktyka uważności. No bo rozwijanie umiejętności świadomego zauważania swoich emocji i reakcji naprawdę świetnie pomaga w lepszym zrozumieniu, dlaczego czujesz się jak oszust w niektórych sytuacjach. Zresztą wielu innych negatywnych emocji też źródła można w ten sposób dociec. W ogóle w zrozumieniu siebie to bardzo pomaga. Tak samo jak ćwiczenie uważności pomaga obserwować swoje myśli i emocje z dystansem. A to pozwala na dużo większą kontrolę nad nimi, no i zmianę tych automatycznych programów i schematów, którymi jak na autopilocie codziennie się kierujemy właściwie przez większość naszego życia. No i akurat na ten temat to już pewnie setki razy mówiłem w innych odcinkach, w sensie jak to zrobić i jak praktykować, więc po prostu wpisz sobie w serczu na naszym kanale uważność, świadomość, jak medytować i znajdziesz mnóstwo wiedzy i narzędzi. No dobrze, i na sam koniec zostawiłem jeszcze metodę, być może najprostszą, choć nie zawsze potrzebną,
Są jednak trudne przypadki, kiedy syndrom oszusta tak mocno daje w tyłek, że może prowadzić do chronicznego stresu, do wypalenia zawodowego, do takiego drastycznego pogorszenia jakości życia. I wtedy, jeśli samodzielna praca wydaje się za trudna, czy wręcz niemożliwa, no to warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. I są jakby dwie drogi tej profesjonalnej pomocy. Czyli albo skorzystaj po prostu z pomocy dobrego terapeuty, psychoterapeuty, bo on pomoże ci zidentyfikować te wszystkie negatywne schematy myślowe, no i potem opracować strategię, jak je zmieniać. Będziesz mieć wsparcie. A skoro o wsparciu mowa, no to drugim sposobem jest poszukanie grup wsparcia właśnie, które mogą być lokalne, stacjonarne, ale też coraz więcej takich grup powstaje online, gdzieś tam w internecie. I bardzo często dołączenie do takiej grupy wsparcia dla osób i przez osoby prowadzone, i które mają podobne problemy i sytuacje i przejścia, i możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami z takimi ludźmi, którzy no, przechodzą lub przeszli przez to samo, może dać poczucie, że nie jesteś sam, pomoże się z tym uporać, no i też wspólne rozmowy, podrzucanie sobie patentów pomogą i poznać metody, i zobaczyć rzeczywistość z innej perspektywy, no i po prostu sobie z tym poradzić. A jeśli do tego wszystkiego dodasz wiedzę, no choćby z tego odcinka, to naprawdę będzie już dosyć łatwo uporać się z syndromem oszusta samodzielnie albo ze wsparciem grupy czy psychoterapeuty. Zresztą wiecie, to nie musi być grupa stricte poświęcona syndromowi oszusta, bo nawet nie wiem, czy takie bardzo wąsko wyspecjalizowane istnieją, ale jest wiele grup po prostu wsparcia psychologicznego i to zazwyczaj wystarcza, bo syndrom oszusta nie jest jakimś odseparowanym od innych problemów psychologicznych wyjątkiem, tylko no, działa na podobnych zasadach, na podobnych mechanizmach. No, to tyle ode mnie dzisiaj. Na koniec, jak zwykle, tradycyjnie dziękuję z całego serca wszystkim kawowiczom, którzy nam hojnie stawiają wirtualne kawy. Tam w opisie jest link, gdyby ktoś chciał dołączyć. Dziękuję wszystkim piszącym do nas, komentującym, subskrybującym, udostępniającym. Mylę się dzisiaj straszliwie. I też zaglądającym do naszego sklepu. Wszyscy, całą tą piękną grupą, społecznością dajecie nam wspaniałą motywację i pozytywną energię, żeby dalej robić to wszystko, co robimy. Często zresztą tak sobie z Pawłem Mediteuszem rozmawiamy, że mamy najlepszą pracę na świecie, która bez was oczywiście nie byłaby w ogóle możliwa. Także w imieniu własnym i Gosi kłaniam się nisko, bardzo dziękuję, zachęcam do subskrypcji i aktywności w komentarzach. No i co? Tradycyjnie zostawiam was z tekstem gadającej przez sen Gosi. Kilka osób ostatnio pytało nas, jak dużo tych tekstów jeszcze mam. Spokojnie, Gosia bardzo często mówi przez sen i sporo tych tekstów jest wartych zapisania, bo oczywiście nie wszystko zapisuję. Ale mam na razie tyle, że koniec nam nie grozi. No chyba, że już macie dość, to dajcie znać. Dzięki wielkie za wasz czas, za uwagę, wszystkiego dobrego. No i cóż, jak wszystko dobrze pójdzie, to widzimy się za tydzień. Cześć. Śpiąca Gosia powiedziała: daj mi tylko kropelkę kontyngentu.